Po raz 23 firma Nowy Styl przygotowała prezenty dla podopiecznych domów dziecka i organizacji opiekuńczo-wychowawczych z terenu Podkarpacia. W ostatnich dniach część placówek odwiedził firmowy Mikołaj, by osobiście wręczyć symboliczne czeki i upominki. To już drugi rok, kiedy nie odbył się tradycyjny bal charytatywny. Zmianę formuły wydarzenia wymusiła pandemia. W tym roku musieliśmy po raz kolejny niestety zrezygnować z organizacji wielkiego balu na terenie hali Mosir w Krośnie. Sytuacja pandemiczna spowodowała, że podobnie jak w ubiegłym roku, możemy się tylko spotkać w większości przypadków na odległość. Zebraliśmy informacje o potrzebach z placówek i przekazujemy im darowizny. Te pieniążki pozwolą na realizację wielu marzeń czy też bieżących potrzeb poszczególnych ośrodków i organizacji. W wielu przypadkach są to pieniądze na doposażenie pracowni, zakup niezbędnych elementów do rehabilitacji. W wielu miejscach też są pieniądze na zajęcia dodatkowe dla wychowanków, organizację letniego czy zimowego wypoczynku. W tym roku obdarowanych zostało 41 podkarpackich placówek i organizacji opiekuńczo-wychowawczych na łączną kwotę ponad 100 tysięcy złotych. Gotówka trafiła m.in. do ośrodka rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczego w Krośnie, który ma w planach zakup specjalistycznego sprzętu dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. No to będą sprzęty do komunikacji alternatywnej, do porozumiewania się w przypadku tych dzieci, które nie porozumiewają się werbalnie. A co udało się zakupić w latach poprzednich? Przez te ponad 20 lat wiele rzeczy, począwszy od sprzętu takiego sportowego do zajęć sportowych, sprzęt rehabilitacyjny, kombinezony. W sumie podczas tegorocznej edycji akcji pomoc otrzyma ponad 1100 osób.